Dzień dobry, dziękuję za możliwość wystąpienia. Więc może kilka słów wstępu. To moje wystąpienie gdzieś wyrasta z jakiejś refleksji, którą miałem czytając i słuchając rozważań Bartka Skowrona. Kiedy zastanawiałem się nad tymi neurologicznymi kwestiami, nad zagadnieniem całości i części, pomyślałem, że być może wykorzystywanie teorii mnogości do mówienia o tych rzeczach jest bardziej balastem niż pomocnym narzędziem. I zastanawiałem się, jak można by inaczej do tego podejść i przyszła mi na myśl teoria typów. Więc od razu z góry mówię, że nie jestem specjalistą ani od neurologii, ani od ontologii, ani od teorii typów, ale cała sprawa na tyle mnie zaciekawiła, że zacząłem zgłębiać trochę ten temat w wolnych chwilach. I nie mogę tutaj przedstawić kompletnej teorii ani rozwiązania ani jakiegoś kształtnego podsumowania tych moich rozważań, ale mimo wszystko zdecydowałem się tym opowiedzieć, ponieważ pomyślałem, że może to być przydatne dla Bartka, a może i dla Państwa również. I takie trzy zastrzeżenia. Pierwsze jest właśnie takie, że to, co będę mówił, niestety nie będzie w pełni precyzyjne, więc tak jak poprzedni też moi przedmówcy zastrzegam, że niestety nie będzie to bardzo precyzyjne. Druga rzecz, że jako niespecjalista od ontologii mogę wypowiedzieć pewne herezje, za które z góry przepraszam. I po trzecie, że niestety muszę skończyć punktualnie o 14:30, w związku z tym będę musiał trochę przyspieszyć to, co miałem zamiar powiedzieć, ale myślę, że zmieścimy się w czasie. Więc rozpoczynam i kilka słów wstępu. Najpierw opowiem trochę o teorii typów, żeby, no nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co jest teoria typów. Zakładam, że są tutaj, jest co najmniej jedna osoba, która nie wie, co jest teoria typów, więc kilka słów na ten temat powiem. A potem powiem o pewnych intuicjach, które dla filozofa może przynieść teoria typów. Więc od czego to się zaczęło, tak historycznie rzecz biorąc, bardzo szybko. Russell, kiedy jego myśl została skonfrontowana z paradoksami teorii mnogości, rozwijanej Frege'ego, zaczął, oprócz tego, że dyskutował z Frege'em, to pomyślał, że może po prostu trzeba to raz porządnie rozwiązać na inny sposób i szukał takich rozwiązań od samego początku. Jednym z takich kandydatów na rozwiązanie była teoria typów, którą właśnie zapoczątkował i razem z Whiteheadem rozwinął. Oczywiście, jeśli chodzi o te paradoksy, to przede wszystkim mamy na myśli paradoks zbioru wszystkich zbiorów. Więc chodziło o to, żeby w jakiś sposób uciec przed tym zagrożeniem, jakim jest paradoks zbioru wszystkich zbiorów. W związku z tym Whitehead z Russellem wymyślili, że trzeba stworzyć pewną teorię, która będzie alternatywą dla teorii mnogości, która będzie miała pewną hierarchiczną strukturę, która pozwoli zastrzec to, żeby coś nie było elementem samego siebie, właśnie przez to, że jest jakaś hierarchia w konstruowaniu uniwersum. I to była ta podstawowa intuicja, która właśnie dała początek teorii typów. Później ta teoria typów była rozwijana na różne sposoby i bardzo płodna okazała się w informatyce, we współczesnej informatyce jest bardzo płodna też, bardzo przydatne i powstał rachunek Lerna Churcha, to wszystko jakby te wspólne korzenie, no właśnie z teorią typów, ta teoria typów, które są lata 10 ubiegłego wieku, tak bym powiedział, początki. Później intuicjonistyczna teoria typów Martina Leffa i coś całkowicie nowego, to już jest XXI wiek, bardzo ciekawa rzecz, homotopijna teoria typów. Można powiedzieć, że teoria typów przeżywa dzisiaj renesans. I to w ogóle ja, kiedy zacząłem się tym interesować, jakoś z inspiracji właśnie Bartka trochę, po prostu nie wiedziałem wtedy o tym, że ta teoria jest rozwijana mniej więcej od roku 2006. Ale kiedy zacząłem trochę czytać na te tematy, jeszcze tam w roku 2012, powiedzmy 2013, to okazało się, że sprawa jest bardzo aktualna. I co więcej, można dużo w tej dziedzinie zrobić. Pojawia się dużo pytań otwartych. No to jest bardzo płodny temat. I badacze, którzy w tym obszarze są aktywni, to przede wszystkim Audy i Warren i Wojewódzki. Tak, oni niezależnie jakby dochodzili do tych rezultatów około 2006, ale na dzień dzisiejszy mamy już taką
miarę zunifikowaną wiedzę na temat tej homotopijnej teoretyków, o której można sobie poczytać w różnych ciekawych materiałach. I w ogóle powstał taki program, który nazywany jest Univalent Foundation. Nawet nie wiem, jak to jest na polsku przetłumaczone, ja nie czytałem po polsku. Nie ma jeszcze, nie ma, ale czasem się mówi o jednolistności. Właśnie, więc ja tylko po angielsku czytałem, więc nie umiem powiedzieć, jak te pojęcia są tłumaczone. W każdym razie trochę opowiem o tym najpierw, czym są typy, a potem wyjaśnię, na czym miałby polegać ten aksjomat jednolistności. Więc krótko o teorii typów. No, ja zakładam, że pewne rzeczy są jasne dla Państwa, więc nie zaczynam od absolutnego początku. Ale jeżeli popatrzymy sobie na teorię modeli, taką logiczną, matematyczną, to mamy taką sytuację, że mamy język L, w tym języku L wyrażamy pewne modele struktury, które oznaczam tutaj takim N kursywą i przez to rozumiem pewne uniwersum M oraz pewne relacje, tak? Różnej arności. I mogę też rozważać język L od A. Tak? Język L od A to jest język L poszerzone o stałe z mojego modelu. Tak? Czyli na przykład, jeżeli ja używam języka teorii liczb naturalnych, to ja mogę ten język sobie poszerzyć na przykład o wszystkie liczby naturalne i wtedy będę mógł też operować stałymi w tym języku. Ale mogę tego nie robić. Tak? Nie muszę tego robić, mogę operować na przykład samymi tylko zmiennymi. I logiczna ścieżka rozważań na tym wszystkim jest taka, że kiedy ja już mam te zmienne, stałe i relacje, to ja wtedy mogę budować termy. Nie wiem, czy dla Państwa to jest jasne, co to jest term, ale to po prostu poprawne w języku sformułowanie. W uproszczeniu można tak intuicyjnie myśleć. Nie chcę podawać formalnej definicji, ale jeżeli mamy jakieś poprawne sformułowanie w języku, to możemy uznać to za termin. Możemy formułować formuły w tym języku i to wszystko daje nam podstawę do tego, żeby zacząć mówić o typach. I no, trochę prześlizguję się po tych podstawach, bo tak jak nie zakładam, że Państwo znacie je, to przechodzę do definicji typu. I teraz co to jest typ? Jeden typem nad A, czyli nad takim zbiorem, pod zbiorem uniwersum, w danej strukturze M, nazywamy zbiór, nazwijmy go P od X, formuł w tym języku, wyrażonych w tym języku z tymi stałymi z A, z co najwyżej jedną wolną zmienną X, taki, że dla każdego skończonego podzbioru tych formuł istnieje B, takie, że wszystkie formuły z tego podzbioru są prawdziwe w tej strukturze, jeżeli za X wstawimy B. Innymi słowy, żeby powiedzieć to bardziej intuicyjnie, to jest tak, że jeżeli mamy typ i weźmiemy sobie pewien skończony podzbiór, tak, czyli ileś tam formuł, na przykład powiedzmy jest x jest większy niż 5, x jest większy niż 6 i x jest parzysty, prawda? Jakiś tam podzbiór skończony formuł, to istnieje takie B w naszym modelu, że ono spełni to. Tak? Czyli to jest, czyli to typem nazywamy taki zbiór P od X, który właśnie ma tę własność. W szczególności jest niesprzeczny. W naszym modelu, czyli jakimś modelu? W strukturze N, tak? Czyli że my mamy tam taki model, w którym znajdzie się takie B, które spełni to wszystko. Tak? Ustalone. Dobra. I zaraz powiem, on zawsze istnieje. Także to w pewnym sensie nie jest problem. Oprócz tego w naturalny sposób, intuicyjnie Państwo możecie sobie wyobrazić, ja nie będę tego robił, definicję N typu, tak? Czyli po prostu mamy N zmiennych i wszystko analogicznie robimy. Możemy też, tak żeby tylko pokazać, jakie intuicje się z tym wiążą, możemy sobie też powiedzieć o typach zupełnych. Czyli o takich typach, że albo dla każdej formuły od X, albo ona leży w tym typie, albo ona w tym typie nie leży. Albo jej zaprzeczenie leży w tym typie. Tak? Czyli w pewnym sensie wyczerpujemy. Wyczerpujemy to uniwersum i ten typ jakby pokrywa wszystko, czyli na każde pytanie jest nam w stanie odpowiedzieć. Dobra. I teraz. Może jeszcze, zanim opowiem to, co tu jest na tym slajdzie, to powiem, jaka za tym się kryje intuicja.
Intuicja kryje się zatem taka, że my zamiast mówić o obiektach, czyli o X-ach, o B, o A, zamiast o tym mówić, my mówimy o pewnych formułach. I jak mamy jakąś grupę formuł, które są spełnione przez po podstawieniu jakiegoś X-a, to ta grupa formuł określa nam jakiś zbiór własności, tak jak na przykład mówiliśmy tutaj w poprzednim wypadzie w ogóle, były pewne formuły, które określały pewne własności obiektu, więc my tak naprawdę zapominamy o tym obiekcie, to obiekt nas przestaje interesować tak naprawdę. I zaczynają nas interesować same tylko te formuły, które określają jego własności. I teraz skąd my wiemy, że takie modele istnieją? No nie chcę, przecież nie będę dowodził, bo to jest złożona strona, ale jest takie twierdzenie o zwartości Gödla z 1930 roku, czy Gödel ją udowodnił dla struktur przeliczalnych, a Malcew dla nieprzeliczalnych w 1936, które mówi w skrócie, że jeżeli każdy skończony podzbiór ma model, to cały zbiór też będzie miał model. Tak? Czyli taka wartość dosłownie, rzecz biorąc. I teraz jeszcze jedna taka definicja, dosyć intuicyjna. Mogę panu przerwać. Co? Takie stwierdzenie o zwartości wynika, że istnieje jakiś model, ale pan cały czas mówi o tym, że się bierze jakiś wyróżniony model. Nie, mi wystarczy, żeby istniał jakiś. Jakiś? Tak, wystarczy mi, żeby istniał jakiś. Co, albo inaczej, jak powiem, zawsze znajdę jakiś, który mi wystarczy, żeby mówić to, co chcę mówić. W sensie to twierdzenie mi to gwarantuje, że ja zawsze znajdę jakiś. Tak bym powiedział. Ale to twierdzenie nawet jest takie konstruktywne. To znaczy, ja mogę go dokładnie pokazać. Tak? Będę potrzebował. Dobrze. Teraz typ, jeżeli mam jakiś typ zupełny, i on jest realizowany przez jakiś element, to ja mogę mówić o pewnym sensie o typie wyznaczonym przez ten element. I tu jest pewien link między bytami a własnościami. Tak? Czyli ja mam jakiś, o może to jest właśnie ten zając, który jest taki konkretny, nie? Jak on jest taki konkretny, to on wtedy mi wyznacza cały typ od razu, zupełnie. Nie ma tych pustych pól. Nie chcę, przechodzę dalej. Intuicję, możemy to dalej rozbudowywać, tę teorię oczywiście, i rzecz, którą w naturalny sposób się robi, to na tych typach zupełnych określa się pewną topologię. To się robi w standardowy sposób, to się nazywa topologią Stone'a i bada się różne własności topologiczne przestrzeni typów zupełnych dla danego modelu, w danym języku, nad daną grupą parametrów. Jeszcze ciekawa intuicja, żeby tylko Państwu powiedzieć, w jakich kierunkach to można rozwijać, to jest takie ciekawe twierdzenie o omijaniu typów. Czyli jeżeli jest taka sytuacja, że mój typ zupełny nie jest izolowany w tej topologii Stone'a, to ja jestem w stanie znaleźć taki przeliczalny model, który nie będzie spełniał właśnie tego typu, który ten typ nie będzie spełniony. To daje mi bardzo dużą swobodę. W sensie ja nie tylko mogę sobie wybrać, zawsze skonstruować model, ale mogę sobie jeszcze ulubione modele konstruować, które pewne rzeczy omijają, których nie lubię. Dobra. I teraz to jest jakby ta klasyczna teoria, można powiedzieć, no oczywiście taki super krótki zarys jej. I teraz co się pojawia w XXI wieku? Otóż ludzie zaczynają do tego przykładać teorię homotopii. To jest część topologii algebraicznej, teoria homotopii. Jaka jest intuicja? Teoria homotopii mówi nam o tym, jak jedne rzeczy mogą się przekształcić w inne w sposób ciągły. Innymi słowy, jak możemy przekształcać jedno obiekty w inne, nie rozrywając ich, ani nie dziurkując ich. Tak jak ktoś zna topologię, to wie, o co chodzi. I tutaj jakoś tak tylko chciałem intuicję przekazać, więc w jaki sposób torus można przekształcić w kubek, w sposób ciągły. No tu jest właśnie taki GIF, który to pokazuje, jak to w siebie przechodzi. Tak? Czyli my możemy, nie dokonując żadnych rozerwań, przekształcić jeden kształt w inny. I wtedy możemy sobie myśleć o tym, że w pewnym sensie, takim właśnie homotopijnym, te dwa obiekty są tym samym. A od razu już tak zdradzając pewną intuicję filozoficzną, w jakim sensie te obiekty są te same? No, są te same, że w języku homotopijnym my nie znajdujemy słów, które pozwoliłyby nam je odróżnić. I to jest ta kluczowa intuicja. I tutaj kluczowa jest rola języka. Ten język się tutaj z całą mocą ujawnia. Jeśli ja nie mam słów, które pozwalają mi na dyferencjację jakichś dwóch obiektów, to wtedy one są tym samym, mimo że wydają się na przykład czymś innym. Tutaj jest z kolei pokazana taka homotopia, która zachodzi między jedną ścieżką, tak, to topologicznie możemy na tę linię H
patrzeć jako na ścieżkę, na tę linię możemy też patrzeć jako na ścieżkę. Jeżeli tutaj pomiędzy nie ma żadnych dziur w przestrzeni, to możemy tą jedną ścieżkę w sposób ciągły przeprowadzić na drugą ścieżkę, a precyzyjna definicja wyglądałaby w taki sposób, że to jest definicja homotopii, że dla dowolnych dwóch przestrzeni topologicznych A i B oraz dowolnych dwóch funkcji ciągłych F i G z jednej przestrzeni w drugą, homotopią między tymi dwoma funkcjami nazywam taką ciągłą drogę, która w zerze jest F-em, a w jedynce jest G. Po prostu w sposób ciągły, bez rozrywania, przekształcam funkcję F w funkcję G. Więc nie chcę tego jakby eksplorować mocniej, bo nie ma czasu, natomiast ten rysunek w pewnym sensie to mówi. Czyli jak mamy dwie drogi, to ja mogę jedną przeprowadzić w drugą. I te, dla potrzeby mojego wystąpienia te intuicje są jakby wystarczające, wydaje mi się, żeby to Państwu przekazać. Natomiast ważny jest tutaj pewien przykład. Bardzo znaczący przykład, który jakoś tam pokazuje, co mogło być w głowach ludzi, którzy się nad tym zastanawiają. Mianowicie, proszę sobie pomyśleć o tym, że dowód twierdzenia to jest pewna ścieżka, która przeprowadza nas przez ciąg różnych zdań od jednego końca do drugiego. I możemy zacząć sobie myśleć o robieniu homotopii na przykład na takich dowodach. I to jest bardzo płodna też myśl. Więc jakby to tak tytułem motywacji, o tak bym powiedział. No dobra. I teraz, jak wygląda pomysł na teorię typów w ujęciu homotopijnym? Pomysł jest właściwie dosyć prosty. To znaczy, tradycyjnie myślimy w taki sposób, że mamy jakiś zbiór A i mamy jakieś elementy, które należą do tego zbioru. Czyli A to jest, A duże to jest zbiór, a małe to jest element należący do tego zbioru. A w tej homotopijnej teorii typów zaczynamy myśleć trochę inaczej. Nie chcemy zbiorów, bo zbiory się wiążą z paradoksami i ich nie lubimy. W związku z tym zaczynamy mówić o typach. Czyli to duże A to będzie po prostu typ. Czyli można o tym myśleć, że to właśnie jest pewien duży zbiór form różnych. Tak? I teraz A należy do tego zbioru, do tego typu należy, jeśli spełnia te wszystkie formuły. Czyli wtedy możemy powiedzieć, że mamy, i wtedy traktujemy to A jako przestrzeń. Jak traktujemy jako przestrzeń, to wtedy możemy stosować całą aparaturę teorii homotopii. Jak mamy na przykład dwa x, które są w A, czyli są typu A, możemy zastanawiać na przykład nad drogami, tak? W przestrzeni topologicznej nad drogami między tymi x. I podobnie możemy myśleć o funkcjach. Czyli jeżeli mamy A i B, które są właśnie tymi elementami z A, to możemy rozumieć ich równość A i B w tej przestrzeni, czyli można powiedzieć w tym języku, jako właśnie istnienie ścieżki. I podobnie z funkcjami, jeśli mamy dwie funkcje F i G, to możemy rozumieć, że te funkcje są równe, jeżeli istnieje między nimi homotopia. I znowu wracając do intuicji językowej, filozoficznej, czyli pokazujemy, że to, czy obiekty wydają nam się równe czy różne, zależy od zasobów językowych, jakimi dysponujemy. I to oczywiście idzie dalej. To znaczy w ciągu ostatnich 10, tam 13 lat zrobiono duży progres w tej teorii, jakkolwiek jest cała masa różnych otwartych pytań. Ja tak trochę chcę po prostu to zareklamować, żebyście Państwo zobaczyli też, że ważne, ciekawe rzeczy tam się pojawiają. Pojawia się między innymi właśnie aksjomat uniwalencji, czy właśnie można jednoistności tak powiedzieć, który pokazuje nam, że bycie równym jest homotopijne z byciem homotopijnym. Czyli, że o równości możemy myśleć, możemy od myślenia o równości homotopijnie przejść do myślenia o homotopijności. W pewnym sensie, jak pokazują autorzy rozwijający tę teorię, to wszystko w ogóle zawiera teorię równości. Znaczy, jeżeli chcemy, to możemy w tym wszystkim zawrzeć teorię równości, bo o zbiorach możemy myśleć jako o takich przestrzeniach typów, które są po prostu ściągalne do punktu. Tak o tym piszę. Zresztą można pokazać nawet dowód, można przypomnieć. To wszystko też się bardzo przydaje przy automatycznym dowodzeniu i sprawdzaniu
twierdzeń, ale to jakby nie chcę w to wchodzić, bo nie ma jakby za bardzo czasu. Odsyłam Państwa do ciekawej literatury, która można znaleźć na darmowej stronie homotopytypetheory.org. Tam jest cały podręcznik tej teorii chromotopii, typowej teorii chromotopii, ale też do badań takich dwóch ludzi, Barletiera i nie umiem przeczytać, to jest taka Pojna chyba, którzy właśnie rozwijają, którzy próbują wykorzystywać zdobycze homotopijnej teorii typów do ontologii, do budowania i tworzenia lepszych, wyżej ekspresyjnych ontologii. I jeszcze taki rzut oka, to jest właśnie wycięte z tego podręcznika, który jest dostępny online, bardzo ciekawe takie zestawienie, które pokazuje, że w pewnym sensie my tutaj żonglujemy językami, żonglujemy sposobami mówienia o tym, o modelach, o logice i możemy do tego podejść na cztery różne sposoby, jak pokazuje na autorze. Czyli możemy, wszystkie te rzeczy możemy wyrazić w teorii typów, możemy wyrazić w tradycyjnej logice, możemy wyrazić to teorią nowościową, możemy to wyrazić także, próbować wyrazić w tej nowej, 21-wiecznej homotopijnej teorii typów. Ja nie będę tego szczegółowo omawiał, ale to jest ciekawe, żeby sobie to uzmysłowić, jak to wszystko działa i w jaki płynny sposób możemy przechodzić od języka do języka. I teraz trochę implikacji właśnie takich filozoficznych, w jaki sposób to zainspirowało moje myślenie. Więc dużo się mówi o wczesnej, późnej filozofii Wittgensteina. W mojej perspektywie te filozofie są spójne i te intuicje Wittgensteina też są spójne. Znaczy, na początku, jak Państwo zapewne wiecie, w tej wczesnej filozofii Wittgensteina pojawia się język, który mówi nam coś o świecie. I poprzez język nazywamy to, co istnieje, to, co jest w świecie. Czyli jeżeli mamy na coś nazwę, to tworzy nasz świat. Tak jak większość jak wyraża, granice mojego języka określają mój świat. Ale świat to nie wszystko. Tak w tym się kryje taka intuicja, że jest jeszcze coś oprócz świata, bo to są te rzeczy, które ja nie umiem nazwać świata. Na przykład, co nie należy do świata, no jak mówi, pisze Wittgenstein, etyka, estetyka, logika nie należą do świata. I potem w tej późniejszej filozofii Wittgensteina pojawia się teoria znaczenia jako sposobu użycia, która wydaje mi się perfekcyjnie korespondować z intuicjami Russella dotyczącymi teorii typów. I pojawia się nawet ta metafora żuka w pudełku, która zapewne Państwu jest znana. Ja tutaj przytaczam, ale w skrócie ją teraz powiem, żeby nie odczytywać. Mianowicie idea polega na tym, że każdy z nas ma pudełko, w którym deklarujemy, że jest żuk. I komunikujemy się między sobą na temat tych żuków, które mamy w tych pudełkach, ale zasada jest taka, że nikt nigdy nie widział cudzego żuka, każdy widział tylko swojego żuka. I możemy o tym dyskutować, spierać się, rozwijać teorię żuka i tak dalej, mimo że nigdy nie widzieliśmy czyjegoś żuka. W którymś momencie Wittgenstein dochodzi do tej konstatacji, tak naprawdę żuk wypada z gry. Żuk nie ma znaczenia, a jakby to abstrakcyjnie mówiąc, obiekt nie ma znaczenia. I to jest dla mnie dokładnie to samo, co w teorii typów. To znaczy, my mówimy o typie żuka, a co ostatecznie jest tym żukiem, zupełnie nie ma znaczenia. Czyli obiekt wypada z gry. Ważne jest pudełko. I cała teoria jest ufundowana na pudełkach, w pewnym sensie, czyli na typach. I teraz w ten sposób, jeżeli zaczniemy myśleć o rzeczywistości, to możemy zacząć o niej myśleć jako o niezależnej od określonych obiektyfikacji, jako o niezależnej od obiektów. I odnosząc się do platońskiej teorii idei, ja bym powiedział, że w tym świetle to tylko idee istnieją. To nie jest tak, że istnieje świat materialny i dyskutujemy, czy istnieją idee. Nie, świat materialny nie istnieje, istnieją tylko idee, jako typy idealne. Po pytanie, co to znaczy, że materia istnieje? W ogóle nie ma sensu. To sens ma tylko powiedzenie, że idee istnieją. Więc to jest jakaś jedna refleksja, która przychodzi na myśl, kiedy to człowiek analizuje. Tych refleksji jest więcej, kiedy zaczyna się wgryzać w tę teorię, właśnie homotopijną teorię typów, która dostarcza właśnie nowych wglądów ontologicznych i moim zdaniem, czy nawet może być autorzy też jakoś to wyrażają, może trochę innym języku, dostarcza po prostu nowej teorii tożsamości. Znaczy, co to znaczy, że coś jest czymś, co określa tożsamość danego bytu. I właśnie można powiedzieć, że nie bytowanie, tylko właśnie typ. Typ określa tożsamość. I teraz próbuję to analizować dalej, czy w ostatnich, powiedzmy tam
miesiącach, próbowałem się nad tym zastanawiać też głębiej i pomyślałem w ten sposób, że nasze światy powstają w taki sposób, że mamy jakąś rzeczywistość i mamy jakiś język i część, na pewno część z Państwa stoi bardziej na takim stanowisku, że rzeczywistość istnieje i język jest jakimś wytworem rzeczywistości. Niektórzy będą twierdzić, że rzeczywistość jest tylko, ma charakter czysto językowy, więc właściwie wszystko pochodzi z języka. Więc można oczywiście te biegunowe stanowisko rozważyć. Można też rozważyć stanowisko, w którym oba faktory występują tak czy inaczej, w jakiś sposób z tego języka i z tej rzeczywistości tworzymy model, model świata, który, o którym gdzieś tam mówimy. I tak jak mówiłem, Wittgensteina, język, po pierwsze, język mówi, czym jest ten świat, ale język też należy do tego świata, a logika, czyli gramatyka tego języka nie należy do tego świata. Nie mam czasu, żeby o tym tak dokładnie powiedzieć, ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. To znaczy, nasz język jest potencjalnie nieskończony, ale aktualnie jest skończony, na przykład dlatego, że życie ludzkie jest skończone i długość wyrazów, które możemy wypowiedzieć, jest ograniczona czasem wypowiedzi, na przykład mierzonym długością naszego życia. Nie możemy wypowiedzieć wyrazów dłuższych niż czasy ich wypowiedzenia. Znaczy, nie możemy powiedzieć takich wyrazów, których czas wypowiedzenia jest dłuższy niż nasze życie, na przykład. Więc pewne wyrazy, mimo że potencjalnie istnieją, to są nam niedostępne. Więc w matematyce w niektórych kontekstach wykorzystuje się coś takiego, co się nazywa modelem monstrum. To znaczy, oczywiście uniwersum jest nieskończone, ale w praktyce i tak zawsze będziemy obcować jedynie z jego skończonym fragmentem. Gigantycznym, dlatego nazywa się monstrum, ale jednak skończonym. Więc tak samo tutaj można myśleć o tym, że nasz język nie tylko ogranicza nasz świat, czy naszą możliwość konceptualizacji świata, stanowi o tych typach, ale co więcej, to zawsze jest skończone, bo nasze życie jest skończone. I teraz próba jakiejś takiej jeszcze refleksji, metarefleksji nad tym, co matematycznie robi się w teorii chaotycznej teorii. Jeżeli popatrzymy na to, co tam się robi, to zwykle, to jest typowe dla matematyki, robi się tak, że na początku ustala się pewien język i w tym języku mówi się o pewnym modelu itd. A ja bym chciał powiedzieć tak, a dlaczego my mamy prawo ustalić język? Znaczy, jeżeli jestem wittgensteinistą, to mówię, język zmienia się as we go along. Znaczy, język się cały czas zmienia. W związku z tym, ja nie mogę się trzymać jednej teorii typów, jednej teorii homotopii, jednego modelu. Nie mogę się trzymać jednego języka. Ja muszę mówić o tym, że języków jest wiele. Co więcej, te języki zmieniają się w czasie. Co więcej, te języki wchodzą w interakcję. Czyli myślę o takiej bardziej już społecznej filozofii, o teorii komunikacji, to myślę o tym, że jeden język będzie próbował wyrazić to, co ktoś wyraża w innym języku i tak dalej. Mogę też stworzyć teorię hegemonii językowych, tak? Czyli że jeden język próbuje zdominować inny język. Więc to zaczyna się robić dosyć skomplikowana struktura. Ponieważ nie mam już więcej czasu, to tylko powiem, że w tych okolicznościach moim zdaniem kolejnym ciekawym wątkiem, już nie matematycznym, tak jak w homotopii teorii typów, ale wątkiem filozoficznym, który mógłby mieć też znaczenie właśnie w badaniach nad częścią, całością, w mereologii, jest kwestia badania pewnych metaprzestrzeni językowych i metahomotopijności pomiędzy językami. Czyli ja nie tylko chcę się zastanawiać nad tym, na ile obiekty są tożsame lub różne, w sensie homotopijnym, w ramach określonego modelu, określonej struktury wyrażonej w jakimś języku, tylko ja chcę jeszcze powiedzieć, że to wszystko mogę analizować także na poziomie homotopijności pewnych języków w jakimś uniwersum językowym. I to tyle z mojej strony. Ja właściwie tutaj tylko takie jakieś, co dalej z tym robić, no ja tylko powiem tak. Ja będę sobie dalej czytał, może coś z tego więcej wyjdzie. Jak coś ciekawego wyjdzie, to może kiedyś jeszcze opowiem coś. I właściwie dziękuję za uwagę.